Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Tomb Raider 2 Dagger Ocean. Dzisiaj przechodzimy Diving Area i zabieramy się po prostu do roboty. Oczywiście dawno nie grałam, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ok, tam mamy jakieś drzwi, tam mamy drabinkę, tam mnie pewnie zje. Zaraz, jakie mamy rzeczy? Mamy shotguna i mamy Uzi i ten nieszczęsny harpunnik. Czy mnie zje? Oj, zje mnie. Wiedziałam. Smacznego. Okej, jeszcze raz. Dobra, tym razem spokojnie. W takim razie trzeba będzie na tą drabinkę. Okej. Okay. I do góry. Ten poziom nie jest chyba zbyt ciekawy. To znaczy, tu jest wyłączenie. To znaczy, on jest podobny do tego poprzedniego, więc jest taki średni. Następny mi się bardzo podoba. Chociaż w sumie na początku mi się nie podobał, teraz mi się podoba. Już wiem, co robić. Okej. Okay. Tam coś było? Co tym? Nie wiem. Dźwignia. I co teraz? Ona chyba otwierała drzwi. Zresztą nie ma tu zbyt wielu opcji do wyboru. Teraz, bo mnie ktoś tutaj zje. Wiedziałam. Yes! No, chodź tu. Nie. Dobra. To się obyło się bez większych ofiar. Znaczy, oprócz nich. Oczywiście, Lara zawsze musi przeżyć. Dajesz, co masz najlepszego. Pies, nic nie zostawiasz? W sumie dziwne, jakby zostawiał. Ja bym chciała wykończyć tamtych, co tak biegają tam. I hasają wesoło. Stąd to ich nie ustrzelę. Dobra. Dobrze by było to przeskoczyć. W miarę tak, żeby się nie uszkodzić, oczywiście. Tam na dole, jak wpadniemy, jest chyba właśnie tam dziura jakaś, którą możemy wypłynąć nie wiadomo gdzie. Nie pamiętam. Okej. O, nie poharata mnie? Dobrze. To oczywiście może poharatać. Nie będziemy uważać. To. No. I teraz ładnie na drugą stronę. Yeah. Dobra. Nie! Nie! Facet z pałą! Nie! Zostaw mnie! Dobra. Co ty flary zostawiasz? Nie masz już coś czego zostawiać, tylko flary. Nie to, żeby się nie przydały, ale... Flary, to jednak flary. Czy tam coś jeszcze było? Nie. Tak, i tu będziemy mieli pierwszy sekrecik. Tak, tam jest kwas. Nie należy tam wbiegać, wchodzić lub cokolwiek pływać w tym, zwłaszcza. Czy ja tędy zjadę? Dobrze, dobrze. Okej. Okay. No, jest dość prosty smoczek do znalezienia. Tylko teraz wyjść. Aha, mam przeskoczyć, dobra. Jo! No to kwas. Nie! Czemu to mnie zjada? Zostawcie mnie, kulki wredne. Dobra. Chodźmy dalej, zostawmy ten kwas w spokoju. Mm.
Czy to jest ta mega długa drabina, która po prostu ciągnie się w nieskończoność? Nie, zanudzicie się tutaj. Dlaczego ja tak daleko w ogóle zapisałam? Ja tu też jestem dziwna. No, powiedziałam. Mega, mega długa drabina. No dobra. No to co tam powiecie? Jaka pogoda u was? Bo u mnie jest słoneczko nawet dzisiaj. Chociaż rano było nieprzyjemnie, padało. A teraz jakoś wyszło słoneczko i jest git. Ale nie powiem, żeby było bardzo ciepło. Chociaż może. No. Okej. Okay. O czym tu jeszcze pogadać? O, jak nie wiadomo o czym gadać, to zawsze mówi się o pogodzie. Dobra, temat pogody żeśmy wykorzystali. Jaki jeszcze? W tematy polityczne się nie pogłębiam. O, ale dochodzimy już do końca, dobra. Uniknęłam tematów politycznych. Okej. Okay. Wyłazimy stąd. Mamy dziurę, ale tam na końcu mamy pewne rzeczy, tak? Tu jest coś do... Aha. M16 to było, tak? Tak, M16, okej. Okay. I do pistoletów automatycznych, których jeszcze nie mamy. Mieliśmy, ja oczywiście straciliśmy. Dobra, nie wpadać tam jeszcze. Okej, okay, tu trzeba z tej strony. Najlepiej. Zrobimy zapis. Bo tutaj najlepiej się złapać na końcu. I oczywiście wykończyć gościa z pistoletem, czy tam z Karoliną, czy z czymkolwiek. No okej. Okay. Zostawiłeś mi taki ładny prezencik. Ja, dziękuję. Jesteś taki miły. Kocham cię za to. Jej! Automatyczny pistolet. Dobra. Więc tam mamy drzwi. Zaraz. Tu coś było. Tu coś było, bo pamiętam. Tak, tam. Karta. Musimy jakoś chyba tędy wyskoczyć, tak mi się wydaje. Czy bez rozbiegu wystarczy? Oh, fuck. Dlaczego się zabiłaś? Przecież to nie było wysoko. Ej, jak tam zejść? Jakoś się przecież dało. Może jednak z rozpędu. O, dobra, tak się nie zabij. Świetnie. Zabieraj tą kartę. Dostępu. I tu mamy dziurę. Tylko tą dziurę, niestety. O, tak. Chciałam tak zgrabnie wskoczyć w otwór. Się nie udało. Przerwa na herbatkę. Swoją drogą, która godzina? Już tak akurat... Prawie 17. Huh. Okej. Okay. Chodźmy dalej, moja droga. Chodźmy dalej. Co was tu jeszcze spotka ciekawego? Obawiam się, że znowu drabina do nieba. Chociaż już teraz mamy o tyle lepiej, że nie zaczynamy od samego dołu. Ja nie wiem, dlaczego twórcy wymyślili aż taką długą drabinę do góry. Nie potrafili zmieścić poziomu, czy co? To co nam jeszcze powiecie ciekawego? Ja wiem, ja jestem od zabawiania was, tak. Akurat nic nie przychodzi mi do głowy. Widzę tylko tą drabinę przed sobą. To jest ogromna. Będzie mi się śniła po nocach. Hmm.
No, ale przynajmniej chyba to jest ostatni raz, jak na nią chodzimy. Tak mi się wydaje. Chociaż głowy sobie obciąć nie dam. Głowa to ważna rzecz. Przydaje się czasem. Okej, okay, to teraz możemy iść do drzwi. Gdzie były drzwi? W drugą stronę oczywiście. A, bo to jest karta do tego. Zapomniałam. Wiedziałam, że trzeba ją wziąć, bo zawsze trzeba brać takie rzeczy. O nie, ja wiem, co tu jest. I to mi się nie podoba. Ani trochę. Tam byli goście z... z miotaczem ognia chyba. Czekajcie, może wezmę jeszcze apteczkę, tak na wszelki wypadek. Chociaż jak nas podpali, to jest koniec. To nie ma bata. Dobra, pies. Nie! Dobra, padł. Teraz psiaki można załatwić ze zwykłej broni. Okej, okay. Udało się. I oni są wredni, bo chyba nic nie zostawiają. No, niestety. Ha, ale dobra, przynajmniej pozbyliśmy się miotacza z... miotacza ognia. Goście z miotaczem ognia. Dobra. Chyba więcej przeciwników tu nie ma, chociaż rzeczywiście mogę się mylić. Jak to ja. I teraz nigdy nie wiem, w które drzwi powinnam wejść najpierw. Czy to były te drzwi, w które powinnam wejść? Czy to będzie pies? Nie. I to nie są te drzwi, w które powinnam wejść. Jesus. Tam jest helikopter. Au. No dobra, to szukamy innych drzwi, w które powinnam wejść. Na wszelki wypadek. Chociaż nie, bo to nie ma. To są te drzwi. Chyba więcej drzwi do otwarcia tu nie ma. Tak mi się wydaje. A, dobra, nie tym przyciskiem. A, gościu spał! Nie! Na szczęście już tacy groźni nie jesteście. Oczywiście nic nie zostawił, bo po co? Tam jakiś gościów biega za szybą, chyba, z tego co widziałam. I tam jest pewna czerwona karta, którą chcemy. Ale niestety ona jest chroniona przez jakąś piłę śmiertelną. I chyba będziemy musieli wejść do wody, czy nie. Była jakaś dziura. Ja zaraz tam wejdę. A, tu było jeszcze coś za blokiem, który można przesunąć. Ale z tym chyba nic nie zrobimy, bo tutaj coś potrzebujemy. Jakąś kartę znowu. Nie taką samą jak tam, ale... jakąś, nie wiem. Dobra. Czy ja tu mogę wejść? Oczywiście nie, po co? I tam będą nurki gdzieś, jak to pamiętam. Tak, jest tu dziura. Nie, 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 nie dam się nurkom. Nie lubię używać tego harpunnika, więc sobie pozwolę zabić ich stąd. Jeśli tu oczywiście, o, podejdą. No nie chowaj się! Dobra. Skurczybyki. Wyłazić. Wiem, że tu jesteście. Słyszę, jak oddychacie.
No. O, świetnie. Zaciął się. Chyba będę musiała jednak użyć tego harpunnika, co mi się zdaje. No, teraz się odciął, tak? Weźmy, wypłyńmy po powietrze, bo tutaj jest chyba dość zabójczy tunel. Już mi się wydawało, że słyszę drugiego. Okej. Dobra, chwila skupienia. Które drzwi się otworzą? Płyniemy sobie w kółko. O! Otworzyły nam się te drzwi. Ej, powietrze mi znika. Oczywiście nie w tę stronę. Jest, dobrze trafiłam. Oh my god. Podpłyniemy sobie do wyjścia jeszcze. Ja. No, nie do tyłu. Nie tu. Teraz wiemy, gdzie mamy iść, więc tam idziemy. Oczywiście trafię do tych drzwi z powrotem. I szłam chyba w tę stronę. Moja orientacja w terenie. Boska. Zaraz, tu wyskoczy na mnie pies. Czuję to. Albo i nie. Dobrze, jeszcze nie. Ale tu możemy sobie wziąć nasze kochane pistolety automatyczne. Oho. I zaszaleć. O, moje biedne życie. Okej. Dawać wszystko. Oczywiście helikopter nam obleciał. Chyba. Tak. No, w sumie tu wstał chyba. Chyba. Jestem przyszłą, jestem przyszłą. Drzwi się zamknęły. Nie macie tu jeszcze coś dobrego dla mnie? Ładne niebo. Czy tu coś jeszcze będzie, co chce mnie zjeść? Nie, natomiast tu jest czasówka. Taka niemiła z ogniami. Zaraz, czy ja nie zapominam o sekretach? Chyba nie. Dobra, to... Nie! Okej, udało się. Mamy tą kartę jakoś. To jest w ogóle? Machine chip. Okej, jakiś chip. Jak ja mam to niby przejść teraz? Czy ja musiałam to wszystko na czas robić? To nie wygląda dobrze. Szczerze wam powiem. To wygląda wręcz bardzo źle. Czy ja mogę się jakoś tak przesunąć, żeby... Okej, świetnie. Nie zapaliłam się, ale to drugi się zapalił. Shit! O, dobra, dało się, jej. Straciłam chyba tylko trochę życia.
Przez tą czasówkę można było w ogóle sobie olać chyba. Okej, aha, wziąłem chipa, dobra. To wracamy tam, gdzie on był potrzebny. A nie, myślałam, że się drzwi za mną zamknęły, a to taki psikus. Okej, teraz idziemy w tę stronę. Chipie, idź na swoje miejsce. Dlaczego ja to nacisnęłam? Nie chciałam tego naciskać. Machine chip. Ach, znowu mi zasycha w gardle. Weźmy sobie shotguna. Bo czemu by nie? Jak mamy? Może zapiszmy, bo tak w ogóle nie wiem, gdzie zapisałam. O nie! Tam jest gościu z miotaczem. Dobra, nie wytrzymał napięcia. Aha. No, on nic nie zostawił. Natomiast tu będziemy mieli drugi sekret. Tak. Tajemnicze drzwi, które otwierają się na fotokomórkę. Cokolwiek. To nie pokazało nam, co zrobiło, natomiast otworzyło nam tam, drogę do sekretu. Tylko się jeszcze zastanawiam, co tu było. Czy było tu coś w ogóle? Chyba nie. Tak. Znowu save. Skakujemy do wody! Zabieramy naszego smoczka. Coś było, tak. Tu chyba były nurki. Już słyszę ich oddech. Nie! Nie chcę was. Tu trzeba wyjść. Tu. Jedyne miejsce, gdzie można wyjść. No, pokażcie się. Nie ci. No i co? Myślisz, że taki mocny jesteś pod wodą? No, jeszcze tamtych dwóch sobie oczyścimy. Tutaj na razie nie wyjdziemy, bo jest za wysoko. Ale przyjdziemy tutaj później, to już będziemy mieli wyczyszczone przynajmniej. Dobra. Nurki zabite. Wrogowie pokonani. Możemy iść. To zabrzmiało, jakbym odróżniała wrogów od nurków. Nie chciałam, żeby tak wyszło. Tak, otworzyliśmy drzwi do naszego przyjaciela za szybą. I oczywiście musimy tam wrócić. Muszę się wrócić na górę. Dlaczego ja w takim dziwnym miejscu zapisałam? No Jesus. No nie, jeszcze jeden. Kieło cię. I co? No. The fuck? Skąd ty się wziąłeś w ogóle? Czy ja tu wyjdę stąd? Mam nadzieję, że tak. Okej, pokaż się. Gdzie ty jesteś? Z tej strony. Ej! A ty skąd się tu wziąłeś? Nie chciałam nurka zastrzelić. A, dobra, olać go. Nie wiadomo, gdzie jest, to jego strata. No właściwie. Nie! Widzisz, a chciałam ci darować życie. Bo cię nie widziałam.
No zabierz to, proszę cię. Aha, otworzyły nam się drzwi z tamtym kolesiem. Ale chyba już go zabiłam. Właśnie. Szyby nierozbijalne. To smutne. Tu są drzwi i tu jest dźwigienka. No, to chyba przesunęliśmy. Mi się wydaje. Tak, jest jakoś bliżej. I teraz chyba na drugą stronę. Tylko czy tam nie trzeba było czegoś jeszcze, bo trzeba wyłączyć tą piłę. Oczywiście Lara straci życie, jak tam podejdzie. Tu coś trzeba włożyć. No. No, dobra. Tam coś ukrywacie. Tajne przejście. Z przyciskiem. Okej. Znowu muszę się wracać. Jezu. To jest norma. Trzeba się ciągle wracać. Oczywiście to jest... Chociaż nie, można wodą. Zaraz. Czy ja tam dopływałam wodą? Nie. Już mi się wszystko miesza. Naprawdę, jak są takie poziomy, gdzie trzeba gdzieś wracać ciągle. Tu ciągle mi się miesza. Straszyłeś mnie, gościu. Oddawaj apteczkę. Wtopiłeś się w podłogę, wiesz o tym? Nie, no kolejny! Oh god. No i jeszcze ucieka przede mną. Wracaj tu i walcz. Co za typek. Dobra, to musimy wrócić. Chyba tędy. Chociaż głowy nie dam. Tak, ten. Mam nadzieję, że tu żadnych miotaczy ognia więcej nie będzie. Jak się okaże, że to nie było tutaj... A! To wiedziałam! Zaraz znowu stracę całe życie. Będę się ubezpieczyć. Coś mi zostawiłeś? Tak. Boję do Uzi. No kurde! Ile nas tu jeszcze będzie? No i jaki zażar mnie, no! Czy ja naprawdę muszę tracić tyle apteczek? Jesus, jak ja lamię. Jeszcze ktoś? Wolałabym nie. Czy tam można zejść jakoś bezpiecznie? Chyba tak. Aha, i tu mamy jakieś tajne przejście. I tu chyba byli kolejni wrogowie. I tu chyba było... byli ci z miotaczem ognia. Weźmiemy Uzi. Mamy dużo naboi. Najpierw tego gościa z miotaczem dobrze by było. Gdzie on jest? No, wiedziałam. No to mogę sobie wczytać od razu. Nie ustawiłam. Dobra, zapiszę po tym ustawieniu. Już nie musiała tego robić w razie czego. Dobra, on był gdzieś. Okej, już? Tak, i on nam dał kolejnego chipa, wydaje się. Tak,
kolejny machine chip. Ten nam nic nie zostawił, bo jest sknerą. My skner nie lubimy. O, drzwi nam się rozsunęły. Tak miło. Nie macie tu nic więcej. A, tu będzie wam potrzebna czerwona karta. Dobra, teraz pytanie, to było tutaj? Tak, tutaj. To teraz już, myślę, prosta droga do wyjścia. Tak, chipek. Swoją drogą, kto zostawia karty w takim miejscu? Dobrze. No to teraz do tego środkowego pomieszczenia. I będziemy już chyba powoli kończyć ten poziom. Robimy jeszcze zapis, w razie czego. Ja wkładaj czerwoną kartę. Czy tam... Tam ktoś na mnie czeka. No, tak, jeszcze trafia. Dobra, też mam shotguna. Wow, z jaką resztkówką życia jestem. Dobra, mam nadzieję, że więcej wrogów tu nie będzie. Chociaż nie, będą jeszcze. Ale może nie będę musiała brać apteczki. Okej, okay, jeszcze się nie zabiłam. A, bo tu jesteśmy. Dobra, trafiliśmy do tego pomieszczenia. Czy tam coś było? Chyba nie. Wow. Czy jeszcze ktoś wyjdzie? No już mam za mało życia, żeby sobie pozwalać. Na hasanie. No i przynajmniej zostawiają apteczki. Tam teraz będę zapisywać 5 kroków. O, tam są jeszcze do harpuna. Chociaż nie są mi jakoś specjalnie potrzebne, ale... Ale zabiorę, bo nie mogę ich zostawić tutaj. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jakby nie wiem co. Okej, okay, te drzwi pozostaną zamknięte. Dobra, nie zabiłam się, to jest dobry znak. Ale jeszcze chyba dwoje przeciwników nam zostało. Teraz słyszymy jakieś tajemnicze głosy. Aha, to są schody. co my weźmiemy? Shotguna w sumie możemy wykorzystać. Dobra, tak, żeby nas nie zabili. A przynajmniej mam taką nadzieję, że nas nie zabije. Nie! Co ja zrobiłam? Jak ja to zrobiłam? Tak, zamiast save idę. Nie, czy ja właśnie zapisałam tutaj? O, po prostu mnie powinni poćwiartować teraz. Aha, tu jestem, dobra. Przynajmniej tyle.
O Jezu, widzicie jak się przydają zapisy? Częste. Jezu, masakra. W ogóle nie wiem, jak ja to zrobiłam. Czy mi się pomyliły te przyciski? Zazwyczaj mi się nie mylą. Jeszcze te harpuny. Skąd w ogóle tutaj woda jest? Nic. Po co? Tylko utrudnia człowiekowi poruszanie się. Teraz się nie pomylę. I zapiszę w ogóle wcześniej. Może myślałam, że zginę. Dobra, teraz zapis. Tak, save the game. Save tutaj. Dzięki. O, jestem na jeden strzał. Muszę wziąć coś mocniejszego. Uzi. Dobra. Nie ma jakiś karabin. Dobra, ale przeżyliśmy. Yeah! Czy oni coś zostawili? Chyba nie. Dobra, i teraz trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ tutaj mamy mnicha na środku. Jak podejdziemy do niego, to załączy się scenka i nie będziemy mieli możliwości zabrać sekretu. No, dlatego trzeba być ostrożnym. I nie zbliżać się do niego, póki nie weźmiemy sekretu. O! Tutaj. Złoty smoczek. O, ile naboi do Uzi. No, całkiem. Okej, no to możemy teraz podejść. O, you are not one of them. But you are a monk. Brother Chen Bakeng, you have come for me. I saw bright lights around me. That was gunfire. I think it was them who got taken away by it. But you are my guide, my path beater to a next incarnation. I have done my time here, haven't I? What are you doing here, in Marco Bartoli? Nothing. I led righteous life, here for reasons rooted only in necessary evil. As my father was before me, when he bombed Gianni's vessel deep into these waters. Now I'm here, was here, to prevent his son from salvaging the Seraph. The Seraph? You not know my life's work well. You sure you not here for them? Their Jackanory days are well over. They want the Seraph to unlock a malignant treasure we contain in our monastery in Tibet. Since being stolen by imbecile vagabonds centuries ago, we've been without key to it, relying solely on cleansing of our prayers to keep it subdued. Then the occultist Gianni Bia acquired it. Trouble we knew. He breathed life back into ancient belief, one not to be stopped by any amount of head bowing. And now again, it is here, Marco, infected with madness. He has violent mind. But not yet the power to satiate it. So, we reach for our weapons once more. The true detox of evil. Where can you be taking me? I thought this was my big break. Guess change is as good as rest. Oh, I need one.
Okej, i to już koniec Diving Area. Okej, teraz tak na szybko zatrzymuję, bo tutaj się liczy powietrze. Jesteśmy na dnie oceanu, morza, whatever. W każdym bądź razie jeszcze wracając do tego, co mieliśmy okazję usłyszeć w rozmowie Lary z mnichem. Tak, spotkaliśmy mnicha, który się nazywa, zdaje się, Chen Barkhang, czyli jakoś tak. Na pewno źle to wymawiam, ale już trudno. Powiedział nam mniej więcej, między innymi to, że Marco Bartoli chce zdobyć pewien klucz, czyli Serafin, by otworzyć drzwi do skarbu ukrytego w ich klasztorze w Tybecie. Klucz ten wykradł bodajże Gianni Bartoli i obecnie znajduje się właśnie w zatopionym statku tego Gianniego. Ponieważ zatopił go ojciec tego Chena, zdaje się. Tak, i dlatego my wruszamy również pod wodę, by szukać tego Serafina. I tym się właśnie będziemy zajmować. Teraz te poziomy będą, myślę, dość ciekawe, ponieważ zatopiony statek to tak akurat pasuje do Tomb Raidera. Powiem szczerze, że na początku w ogóle nie lubiłam tych poziomów. Ale jak już je poznałam i tak wczułam się w klimat, to one są naprawdę fajne. Bardzo ciekawe. Także ja sobie tu zrobię zapis. Nie w jakimś dziwnym miejscu, tylko... Ale dobra. Tak, i teraz jesteśmy w ogóle w poziomie... Zaraz tu piszę. Tak. 40 Fathoms, czyli jesteśmy na takiej głębokości. No i ten poziomik zostawimy sobie na raz następny. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie i cześć!